W tej sprawie? Bardzo proszę. To już koniec jest. To jest koniec wszystkich punktów. Panie Przewodniczący, ja chciałam prosić o taką organizację pracy, ponieważ słusznie Pan Przewodniczący przesunął wszystkie procedowanie druków związanych z restrukturyzacją na godzinę 15, ale wśród tych projektów, które dotyczą restrukturyzacji, są takie, które są bezproblemowe i chciałam prosić Pana Przewodniczącego, abyśmy teraz te punkty zrealizowali. Już wyjaśnię, które. Wczoraj Komisja Edukacji obradowała 3 godziny 40 minut. Dyskusja dotyczyła 22 projektów uchwał. Odbyliśmy posiedzenie Komisji Edukacji na sali obrad, bo tyle było zaproszonych gości, którzy zechcieli przyjść na tę komisję. I w przypadku 5 projektów uchwał nie został zabrany ani jeden głos. A zatem należy wnosić, że te projekty nie są kontrowersyjne. Na dodatek, dużo wpłynęło do każdego z Państwa radnych korespondencji papierowej i elektronicznej. Do żadnego z tych projektów uchwał, które chcę teraz zatem rekomendować do procedowania, nie wpłynęło ani jedna uwaga. Na sali w tej chwili siedzi 9 członków Komisji Edukacji i myślę, że Państwo, którzy siedzą, są w stanie, są gotowi poprzeć mój wniosek, abyśmy te projekty, które nie wywołują żadnej kontrowersji, procedowali jeszcze przed godziną 15. Wymienię, o których projektach mówię. Mówię o projektach takich, według porządku obrad, który mam tutaj. To jest punkt porządku obrad 24, projekt uchwały według druku 1095, włączenie 29 liceum w strukturę zespołu. Następnie punkt porządku obrad 28, to jest powołanie zespołu na ulicy Kazimierza Odnowiciela z gimnazjum 9 i liceum ogólnokształcącego 31. To jest punkt obrad 32. Zamiar wyłączenia i likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych, to są ustawowe rzeczy, które musimy zrobić. To jest punkt obrad 36, zamiar wyłączenia i likwidacji poprzez wygaszanie niektórych techników uzupełniających projekt uchwały według druku 1107. I to jest punkt 40, zamiar przekształcenia niektórych techników uzupełniających i tak dalej, projekt uchwały według druku 1111. Nikt wczoraj, ani z Państwa rady, ani z gości nie zabrał głosu w tych projektach, kiedy omawialiśmy na Komisji Edukacji. Stąd wydaje się zasadne rozpatrzenie procedowania tych projektów jeszcze teraz, przed ogłoszeniem przerwy. Oczywiście i tam jeszcze te dodatkowe rezolucje, co Pan Przewodniczący wspominał. Tak, jeszcze są jakieś, ale te 5 prosiłabym, żeby po prostu rozważyć wcześniej, bo to nam zaoszczędzi później czas. Dlatego bardzo bym prosiła, bo tu widzę niektóre głosy przeciw, ale nie wiem, Pani Radna Tatara, do tych 5 nie ma. Ma, no to... Będziemy. Proszę Państwa, ja proponuję tak. Poczekajmy jeszcze. Ja, ponieważ sprawę dotyczącą trybu działania w dniu dzisiejszym złożyła Pani Przewodnicząca Komisji Edukacji, która wczoraj prawie 4 godziny tutaj na tej sali prowadziła dyskusję, więc uznałem, że poddam tą sprawę pod dyskusję Państwa, ponieważ wniosek wydawał mi się zasadny, czy by mi się wydawał, czy nie, to i tak bym poddał. Ponieważ Państwo nie wyrazili tutaj żadnych zastrzeżeń, w związku z tym takie komunikat dałem, nie spodziewając się, że po godzinie 15 minutach będziemy prawie na końcu sesji. To jest po drugie. Po trzecie, rzeczywiście mamy jeszcze parę punktów dotyczących rezolucji, dotyczących uchwały wprowadzonej do drugiego czytania. I te punkty, o których tu Pani Radna mówiła, rzeczywiście z tego co wiem, nie wzbudzały żadnych rzeczy, ale jeżeli one będą wzbudzały, no to w trakcie dyskusji one sobie je sobie zrobią. Proszę Państwa, ja proponuję tak, czy w sprawie takiej zmiany porządku obrad, że teraz przejdziemy w sprawę jeszcze końcówki tej
tej sesji, a potem te 4 czy 5 punktów, o których tu była mowa, są jakieś uwagi. Pani Radna Tatara, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo Radni. Ja jestem trochę zaskoczona, że Pan Przewodniczący mówi, że nie było tutaj żadnych uwag, ponieważ Pan Przewodniczący nie dopuszczył nikogo do głosu i autorytetnie stwierdził, że od godziny 15 będzie przerwa. Ja się z taką opinią nie zgadzam, ponieważ wczoraj, jak słusznie Pan Przewodniczący zauważył, spędziliśmy około 4 godzin na dyskusję i był czas popołudniowy. Dzisiaj są strony zainteresowane. Uważam, że szkoda naszego czasu, aby tak długo przekładać sesji. Proponuję dalsze procedowanie projektów tutaj przygotowanych uchwał. To, co mówi Pani Przewodnicząca, że nie znaczy, że nie było wypowiedzi, to znaczy, że nie ma żadnych kontrowersji do proponowanych zmian. Oczywiście moje zdanie wzbudzają projekty uchwał, które są zmianami z automatu, czyli wynikające z miejsc ustaw. I proponuję dalsze procedowanie tego porządku. Ja proponuję zrobić w ten sposób. W tej chwili skończymy tą sprawę rezolucji i czegoś tam jeszcze. Rezolucji tylko, bo na uchwałę, którą zgłaszał Pan Węgrzyk, jeszcze mamy termin na poprawki, jak to poprawki. Potem przejdziemy te punkty, jeżeli nie, rozumiem, że nie, jeżeli nie będzie wątpliwości, te punkty, o których mówiła Pani Radna Patena. A potem, jeżeli Pani Radna Tatara, podtrzyma swój wniosek, poddam to pod głosowanie. Państwo jako radni macie prawo zmienić decyzję przewodniczącego, choć będzie to nie fair w stosunku do osób, których zawiadomiliśmy, że sprawa będzie po godzinie 15. Ale ponieważ taki wniosek został złożony, to jest Państwo w swojej mądrości ten wniosek przegłosujecie w ten punkt.